Karolina Pisarek dumna z męża po walce w Hichlagłę, wykonał kawał ciężkiej pracy. Roger Salla i Mateusz Gąsiewski otworzyli swoją walką szóstą edycję Hichlagłę. Mąż Karoliny Pisarek pokonał brata aktorki Wiktorii Gąsiewskiej po solidnej walce. Sporą niespodzianką okazał się szybki przebieg walki. W pierwszej rundzie rozgrywek Hichlagłę zdecydowaną przewagę miał Roger Salla. Umiejętności męża Karoliny Pisarek zrobiły duże wrażenie na jego rywalu. Mateusz Gąsiewski, brat Wiktorii Gąsiewskiej, musiał uznać wyższość swojego przeciwnika. Obu zawodników z trybun wspierały bliskie im kobiety. Roger Salla po wygraniu Hichlagłę. Cudowne uczucie. Po ogłoszeniu werdyktu Roger Salla zabrał głos i podziękował kibicom oraz swoim bliskim. Powiedział: chcę mojemu bratu podziękować, który tu gdzieś siedzi. Naprawdę mi pomógł w pracy, bo nie byłem w pracy, tyle ile powinienem. Dziękuję ci bardzo. Chciałbym podziękować moim przyjaciołom, którzy przyjechali z Warszawy. Dziękuję wam bardzo. To jest cudowne uczucie. Mama, tata, jestem zdrowy. Nic mi nie jest. Na koniec wyraził wdzięczność wobec swojej żony, Karoliny Pisarek. Podsumował: chciałem podziękować mojej cudownej żonie, która mnie odciąża w każdej chwili. Z psem, ze wszystkim. Gotowała mi cały czas. Mogę na nią liczyć. Kocham cię najbardziej na świecie. Karolina Pisarek w rozmowie z Plejadą podsumowała walkę swojego męża. Nie kryjąc dumy z Rogera Salli, powiedziała nam: muszę przyznać, że gdy zobaczyłam Rogera wchodzącego do klatki, to pojawiły się łzy w oczach. Uczucie nie do opisania, a z drugiej strony spokój, bo znam jego charakter i czułam, że będzie dobrze. Zażartowałam nawet do Marcina Dubiela, że towarzyszą mi emocje jak na sparingu. Tyle, że to zupełnie dwie inne rzeczy, bo w klatce jednak nie wchodzisz jak na trening. Jestem bardzo dumna z mojego męża, wykonał kawał ciężkiej pracy, godziny treningów, diety. To wszystko nie poszło na marne. Mój mąż wygrał w pierwszej rundzie.